Dzień dobry, witam Państwa serdecznie po meczu trzeciej ligi grupy drugiej pomiędzy Gryfem Słupsk a Kartuzją Kartuzy. Mecz zakończył się wynikiem 1-1. Są ze mną trenerzy obu zespołów. Jako pierwszego komentarz do tego spotkania poproszę trenera gości, pana Krystiana Ryczkowskiego. Dzień dobry, witam Państwa. Na początek wiedzieliśmy, na jaki teren przyjeżdżamy, że Gryf nie przegrał od ponad roku żadnego spotkania u siebie. Mieliśmy plan na ten mecz i bardzo dobre wejście w pierwszą połowę, gdzie zdobyliśmy bramkę, ale później po 20 minucie no to już Gryf przejął całą inicjatywę na boisku. My już nie byliśmy tacy skuteczni w zbieraniu drugiej piłki. Wiedzieliśmy, że tego w tym meczu będzie naprawdę dużo i w początkowej fazie całkiem nieźle to robiliśmy. Na drugiej połowie to już Gryf przejął inicjatywę i tak naprawdę Mateusz Ryszewski, nasz bramkarz, utrzymał nas w tym meczu. Z bardzo ciężkiego terenu wywozimy jeden punkt. Ja bym chciał podziękować tutaj swoim zawodnikom za zostawione zdrowie i takie zaangażowanie i pracę do końca, bo tego było bardzo dużo. Nasz zespół się dopiero tworzy, więc my jesteśmy tak naprawdę na etapie budowania, więc każdy taki mały sukces, zdobycie punktu na wyjeździe na takim ciężkim terenie jest dla nas bardzo cenne. Dziękuję. Teraz o komentarz poproszę trenera gospodarzy, pana Krzysztofa Millera. Szanowny. Można powiedzieć, że zdobyliśmy punkt, ale uważam, że straciliśmy tak naprawdę dwa w tym momencie. Gdzieś szybko stracona bramka, naprawdę prezent. I tak naprawdę założenia musiały zostać zmienione, musieliśmy wejść od nowa w mecz. Fajnie, że nam się to udało. Stworzyliśmy sobie bardzo dużo sytuacji w drugiej połowie, zwłaszcza klarownych, stuprocentowych, które w trzeciej lidze musimy zamienić na bramkę. To na pewno, bo to już jest kolejny mecz, gdzie mamy gdzieś te dogodne sytuacje i nie strzelamy. W trzeciej lidze musimy takie sytuacje zamieniać na bramkę. Nie chciałbym tutaj słuchać jakiegoś, czy to tłumaczyć, czy przez całą ich pracę. Wykonali swoją pracę na tyle, ile potrafili. My na boisku stworzyliśmy sobie sytuacje, których nie wykorzystaliśmy i możemy mieć pretensje tylko i wyłącznie do siebie jako drużyna. Zmagamy się też, nie ma co ukrywać. Wiadomo, że wszyscy mają jakieś problemy. Nie chciałbym tutaj się tym tłumaczyć, ale to robię. Dlaczego to robię? Bo chciałbym pochwalić kogoś. Tutaj Kasper Bałamące grał dzisiaj z temperaturą, był chory. Andrzej dzisiaj nie był w stanie, Łuszek nie był w stanie wstać, bo też zachorował. Na pozycji numer 6 trzech naszych podstawowych zawodników ma kontuzję. Aleks Kędryk był przewidywany do pierwszego składu, skręcił kostkę. Kasper Jędruk, wiemy, czeka dzisiaj na operację. No i Mosiejku wraca dopiero do treningu we wtorek, tak więc mamy swoje problemy. No ale cóż, no, jest punkt i tak naprawdę już nie ma sensu szukać tutaj winnego i tak dalej. Przegrywamy jako drużyna, wygrywamy jako zespół. Trzeba przygotować się do meczu do Szczecina i pokusić się o trzy punkty w Szczecinie. Czy są pytania? Końcówka meczu to znaczy? No pewnie jeszcze rzut rączny można było jeszcze. No tak, no ale uważam, że pracę sędziów nie chciałbym za bardzo oceniać, no bo sędziują tak jak potrafią i takie mają umiejętności. Ale uważam, że tak naprawdę to dla nas się należał rzut karny w tej sytuacji, który Oktawian Skrzydł wyprzedził właśnie Kacpra Bałamącka. Ale sędziowie nie podyktowali. Cóż, takie jest życie. Trzeba radzić sobie i nie narzekać na pracę sędziów, no bo tak jak i my trenerzy, i zawodnicy, tak samo sędziowie popełniają błędy. Wiadomo, że na meczu są emocje i to różnie się rozgrywa, no ale trzeba szanować pracę sędziów. Dziękuję. Jaki klub na budżetu może wiedzieć? Ja akurat tym, co się nie zajmuję, więc nie chciałbym w ogóle na ten temat dyskutować i zdradzać jakichś informacji, nie mam wiedzy.
Dziękuję bardzo. Do zobaczenia po kolejnym spotkaniu. Do widzenia.